Witam Was serdecznie podczas, jeśli się nie mylę, trzeciej dzisiejszej prezentacji. W agendzie, jak zapewne zauważyliście, miało być coś innego, nastąpiła mała zmiana, stąd troszkę inny temat prezentacji. Nie będziemy mówić o AR i VR, ale powiemy o tym, jak aplikacja mobilna i inny sposób podejścia do szukania pracy również może zmienić wasze życie. Będzie odrobinę produktowo, ale przede wszystkim będzie też technicznie, ponieważ będziemy opowiadać o tym, jak aplikacja funkcjonuje, jaką ma architekturę, w jaki sposób została napisana i jakich narzędzi do tego wykorzystaliśmy. Ja nazywam się Maciej Kwiłot, mam przyjemność prowadzić dział Product Development grupy Pracuj. Ja nazywam się Cezary Kowicki, jestem starszym programistą w dziale Product Development. Podczas naszej prezentacji powiemy o tym, skąd pomysł na aplikację, dlaczego ją zrobiliśmy, powiemy, w jaki sposób nad nią pracowaliśmy i oczywiście jak działa. A na koniec zostawiliśmy małą niespodziankę, zaproszenie do konkursu, który pozwala te bardzo fajne, atrakcyjne nagrody na stoisku pracy.pl. Dobrze, no to lecimy. Skąd pomysł na aplikację? Jak być może wiecie, Pracuj.pl posiada obecnie kilka aplikacji mobilnych, w tym takie umożliwiające dostęp do ofert pracy w sposób tradycyjny. Można wyszukiwać oferty, parametryzować filtry, poruszając się po liście ogłoszeń, aplikować na nie. Nam zależało na spróbowaniu zupełnie innego podejścia, umożliwieniu użytkownikowi łatwego dostępu zarówno do pracodawców, jak i umożliwienie aplikowania bez potrzeby posiadania plików CV czy uzupełniania nie wiadomo jak dużej liczby dokumentów. Jak działa sama aplikacja? Krótko. Ściągamy na telefon. Aplikacja aktualnie dostępna jest na wszystkie trzy najpopularniejsze platformy. Logujemy się kontem, który posiadamy na pracuj.pl. Jeśli go nie mamy, możemy w łatwy sposób go założyć. Uzupełniamy profil, podając dosłownie podstawowe dane, nasze umiejętności, lokalizację poszukiwanej pracy czy historię doświadczenia zawodowego i na tej podstawie nasze aplikacje, nasze algorytmy są w stanie zarekomendować konkretne oferty pracy dopasowane do naszego profilu. Nie ma listy, jest po prostu, można powiedzieć, stosik ofert, po którym poruszamy się, przesuwając palcem w prawo bądź w lewo. Swipe'em decydujemy, czy oferta jest interesująca, czy nie. W lewo możemy sobie odłożyć ją na później, w dowolnym momencie wrócić. W prawo aplikujemy na nią, wysyłając swoje dane kontaktowe do pracodawcy. Od drugiej strony wygląda to bardzo podobnie. Pracodawca dostaje listę osób, która była zainteresowana jego ofertą. W pierwszym kroku widzi tylko profil tzw. anonimowy, bez danych kontaktowych. Jeśli dany kandydat go zainteresuje, również ma możliwość powiedzenia tak, jestem zainteresowany i odsłonięcia danych. Jeśli obie strony wyrażą zainteresowanie, następuje wymiana kontaktu. To, co jest ważne i bardziej innowacyjne niż obecne sposoby szukania pracy, to to, że wewnątrz aplikacji dostajemy dostęp bezpośrednio do danych rekrutera. Mamy imię, nazwisko osoby, która jest nami zainteresowana, mamy telefon kontaktowy, możemy się z nią skontaktować. Aplikacja obecnie dedykowana jest w branży IT, dosyć specyficznej branży, w której sami pracujemy. Dlatego raczej kontakt należy do rekrutera i raczej w momencie, kiedy rekruter jest zainteresowany, to wiemy z doświadczenia i z praktyki, że od razu dzwoni takiego kandydata, ale w razie czego użytkownik na bieżąco widzi, co się dzieje z jego aplikacjami. Tak, i opowiem teraz, jak wygląda działanie aplikacji od strony serwera. Otóż potrzebowaliśmy dla aplikacji stworzyć API, które będzie te oferty zwracało, będzie pozwalało edytować profil i tak dalej. No, w tym celu wykorzystaliśmy sobie, przez to, że jestem deweloperem do pracy, tak jak i mój zespół cały, wykorzystaliśmy sobie technologię Microsoftu. Tutaj skorzystaliśmy z Web API jako interfejsu komunikacyjnego, które pozwala nam w łatwy sposób implementować model REST. Czyli teraz chyba najpopularniejszy model właśnie wymiany danych między aplikacjami mobilnymi i serwerem. Jakie są zalety tych bibliotek Web API? Są one bardzo proste w implementacji, ponieważ bazują one na modelu MVC.
Czy tak naprawdę, jeśli ktoś pisał takie aplikacje, wie, jak się pisze kontrolery akcji i tak dalej, to jest bardzo łatwo się przełożyć na takie webowe API. Zaletą jest to, że bardzo łatwo się to implementuje. Nie potrzebujemy tutaj na przykład martwić się o format zwracanych danych, ponieważ web API tak naprawdę jako wynik akcji przyjmuje sobie jakiś obiekt. I tak naprawdę aplikacja mobilna, czy klient generalnie, decyduje sobie, jaki format danych chce dostać na odpowiedzi od serwera, za pomocą nagłówka akce. No i jeśli określi tam, że jest to, że chce dostawać JSON, wtedy właśnie web API automatycznie sobie taki obiekt serializuje. To jest właśnie ważne, obiekty muszą dać się serializować łatwo. Serializuje sobie i zamienia właśnie taki obiekt na JSON, na XML-a, czy dowolny inny format, który może sobie zdefiniować. No, w aplikacji bardzo ważne było bezpieczeństwo, ze względu na to, że jest ona dostępna publicznie, czyli dostęp do API jest publiczny. Tutaj zastosowaliśmy sobie standardowy protokół AO2, który jest chyba akurat w takim modelu autoryzacji najlepszy, najlepiej sprawdzony. Czyli mamy właśnie credential, wykorzystujemy tutaj refresh tokeny, access tokeny. Tutaj akurat do implementacji tego protokołu bardzo pomocna była biblioteka OWIN, która jest zbiorem interfejsów gotowych między aplikacją na serwerze, a serwerem. No i dzięki temu właśnie tak naprawdę musieliśmy tutaj implementować tego protokołu od początku. Tam praktycznie cała obsługa jest już w bibliotece. To, co musieliśmy zrobić, to przede wszystkim określić, w jaki sposób będziemy walidować credentialy. Czyli tak naprawdę to głównie to było zadanie właśnie do pisania do biblioteki, a po prostu oczywiście jakaś jej konfiguracja. Co dalej? Maciek przychodzą do naszego zespołu właśnie z zadaniem napisania tego API. Postawił wymóg, żeby było to napisane jak najmniejszym kosztem. Jeszcze był to model, który tworzony troszeczkę równolegle z innymi projektami. I tutaj naturalnym wyborem stało się właśnie korzystanie z mikroserwisów. Ostatnio w grupie pracuj dość mocno idziemy w ten model. Odchodzimy od aplikacji, dużych aplikacji monolitycznych. No i parę takich API już mieliśmy stworzonych, więc to bardzo przyspieszyło development. Zaletą takich mikroserwisów jest właśnie to, że one są malutkie API. Są wyspecjalizowane w jakiejś dziedzinie, czyli na przykład zwracają tylko oferty, zwracają profil użytkownika, zwracają dane rekrutera. I dzięki temu tak naprawdę nie musieliśmy implementować całej właśnie obsługi tych danych, pobierania ich z bazy, tak dalej. Mieliśmy też gotowe. Zaletą właśnie przejścia na mikroserwisy jest też to, że są to tak naprawdę niezależne małe usługi, więc można tutaj wykorzystać dowolne technologie. Mogą być one napisane zarówno w .NET-cie, w Java, w PHP, czy w dowolnej technologii, która nadaje się do komunikacji sieciowej. No, nawet na naszej grupie pracuj, mimo że większość deweloperów pisze w .NET-cie, to mamy bardzo różne podejście do tych API, bo nie wykorzystujemy jedynie web API. Są na przykład zespoły, które sobie z powodzeniem wykorzystują bibliotekę Nacji właśnie do obsługi API restowych. Inną zaletą właśnie też przejścia na taki model architektury jest to, że możemy bardzo łatwo wdrażać wszelkie zmiany i poprawki, dopóki nie zmieniamy kontraktu na wyjściu. Tak naprawdę od spodu możemy sobie ten API totalnie przemodelować, zmienić technologię, w której korzystamy i tak dalej. Też dużo szybciej się dewelopuje taki API, ponieważ nie musimy patrzeć na wszystkie zależności, jakie między nami są. Nie jest to tak jak w aplikacjach monolitycznych, czy ruszenie jakiegoś kawałka na dół czasem sprawia, że gdzieś coś indziej się psuje.
No i jeszcze na koniec dużo łatwiej się takie API testuje, ponieważ na przykład w środowisku deweloperskim nie musimy zestawiać całego środowiska, czyli nie musimy mieć wszystkich tych poszczególnych mikroserwisów. Możemy je sobie z powodzeniem mapować. Czyli jeśli wiemy, co takie API przyjmuje na wejściu i co powinno nam wrócić, to możemy sobie zamapować właśnie taką wypowiedź, czyli wtedy zaoszczędzamy czas na stawianie tego całego środowiska testowego. Mokowanie, o którym wspomniał Czarek, ułatwiło nam też bardzo development w momencie, kiedy pisaliśmy równolegle aplikacje na dwa systemy, nie mając jeszcze do końca gotowej wizji samego produktu na końcu. Deweloperzy byli w stanie oddawać gotowe funkcjonalności, które zwracały na sztywno pewne dane, pozwalało nam to testować z użytkownikami gotowe rozwiązania na urządzeniach docelowych. Przechodząc także na ten model architektury, to wymuszało na nas troszeczkę inne podejście co do patrzenia na połączenia właśnie między tymi serwisami, ponieważ niektóre z nich stoją na wielu serwerach tak naprawdę. Jeśli to jest na przykład usługa, z której pobieramy oferty, jest ona także dostępna publicznie i jest dość mocno obciążona, więc stoi sobie właśnie na kilku instancji. I chcieliśmy zapewnić naszemu API, Harmony, stabilność pod tym kątem, że jeśli na przykład podlemy jednego serwera, mamy właśnie API Harmony i jakieś API od pobierania ofert, to nie chcemy w momencie, kiedy te API coś z nim jest nie tak, nie działa z jakiegoś powodu, żeby także nasz API przestał działać. I tutaj właśnie w grupie pracy jakiś czas temu była stworzona biblioteka Twistwitcha, którą z powodzeniem wykorzystaliśmy. I ona służy troszeczkę jako taki programowy laborator, czyli możemy sobie zdefiniować w bibliotece serwisy, z jakich będziemy korzystać oraz listę połączeń na nich. No i w momencie, kiedy w kodzie chcemy właśnie nawiązać sobie połączenie do jakiegoś serwisu, to ta biblioteka wybiera dla nas jeden z adresów zdefiniowanych, sprawdza, czy nam jest dostępny, jeśli nie jest, wybiera kolejny i tak dalej, że sprawdza, jest dostępny, no i nawiązujemy dzięki temu połączenie. Więc to zdecydowanie podniosło nam stabilność właśnie aplikacji. Czasem widzimy, że w logach mamy właśnie niedostępność jakiegoś serwisu, ale użytkownik tego praktycznie nie zauważy. Samych mikroserwisów mamy kilkadziesiąt tak naprawdę rozrzuconych po kilku serwerach, więc bez biblioteki, która dba o sprawdzanie dostępności i niezawodności usług, no, byłoby ciężko zadbać nad odpowiednim poziomem działania aplikacji. Przejście na model mikroserwisów sprawił, że tak naprawdę nie potrzebujemy w tym momencie już tworzyć jakiejś dużej bazy danych. Bo tak naprawdę większość tych danych mamy w mikroserwisach, których potrzebujemy do oświetlenia. Możemy je sobie ewentualnie wyfalować, kaszować. To, co było nam tak naprawdę potrzebne do przechowania, to oceny użytkowników, ponieważ to jest właśnie jedna specyficzna domena dla tego API. No, dzięki temu baza danych ma niewielką strukturę. Dzięki temu wykorzystaliśmy generalnie w aplikacji do obsługi zapytań w bibliotekę Entity Framework stworzoną przez Microsoft. Ta biblioteka generalnie nie słynie może z dużej wydajności na to, że jeśli mamy właśnie rozbudowane zapytania, ona te zapytania tworzy czasem dziwnie, czasem lepiej sobie po prostu zdefiniować samemu. Ale tutaj ona była właśnie wykorzystana z powodzeniem, ze względu na to, że właśnie przy niewielkiej strukturze danych zapytania były dość proste. Czasem to były tylko proste selekty, żadnych błędów. Ostatni element układanki to właśnie potrzebowaliśmy czegoś, co nam tę ofertę będzie dopasowywać do użytkowników. W grupie pracuj, portal pracuj.pl naprawdę w tym momencie jest też mocno oparty o silnik indeksowania Solar. I dlatego wykorzystaliśmy sobie także ten silnik. Po pierwsze mamy tam już gotowe wszystkie oferty, nie musieliśmy sobie tworzyć jakieś rozwiązania od nowa. A po drugie, no i są bardzo wydajne przez to, że tak naprawdę on
strukturę danych, jaką sobie tworzy, potrafi sobie to idealnie dopasować właśnie pod takie typowe usługi wyszukiwania. Co też było bardzo ważne dla nas, generalnie aplikacja działa tak, że jak ona dopasowuje te oferty, czyli bierze sobie profil użytkownika, znajduje w nim pewne określone dane, na przykład ostatnia praca, czy jakieś umiejętności i próbuje po drugiej stronie właśnie znaleźć w ofertach podobne na przykład taki, które pasują do tych umiejętności i tak dalej. I co jest właśnie ważne, co nam daje tutaj silnik Zola jako wartość dodaną, że możemy sobie różne parametry wagować, znaczy nadawać im wagę. I dzięki temu możemy sobie na przykład określać, jeśli widzimy, że ktoś na profilu ma na przykład ostatnią pracę jest tester, ale ma dużo umiejętności programistycznych, na przykład .NET, Java i tak dalej. Możemy sobie określić, że prawdopodobnie on jest lepszym programistą. Może jeśli to jest jego pierwsza praca, może akurat nie trafił w swój zawód, ale generalnie jest programistą i pewnie jeśli podaje takie umiejętności, to chciałby właśnie takiej pracy wyszukać. Więc możemy właśnie takie umiejętnością nadać większą wagę, dzięki czemu Solar będzie nam właśnie sprawdzał bardziej dopasowane umiejętności, oferty pod tą umiejętność. Okay. W jaki sposób pracowaliśmy nad Handy? Bo to był pod pewnym kątem projekt dla nas bardzo nietypowy. Jesteśmy dosyć dużą organizacją zatrudniającą w sumie ponad 450 osób. Dział Product Development składa się z ponad 80 osób zorganizowanych w kilkanaście zespołów deweloperskich. No jak się domyślacie, projekty raczej mamy zaplanowane na dłuższą perspektywę czasu. Wiemy, co chcemy robić w perspektywie kwartałów czy nawet lat. API pojawiło się w naszych głowach gdzieś trochę po boku. Stwierdziliśmy, że to jest bardzo fajny pomysł, nie ma co czekać, tylko trzeba projekt realizować. Dlatego podeszliśmy do tego trochę w sposób startupowy. Po pierwsze, no, zebraliśmy grupę osób, która była w stanie projekt sponsorować. Sam się do tego przyczyniłem, ponieważ uważałem, że warto w tą aplikację zainwestować. Zebraliśmy grupę osób chętnych do stworzenia projektu i przystąpiliśmy do pracy. Korzystając z najprostszych narzędzi, jakie mieliśmy dostępne, często kartki papieru, ołówka, zaczęliśmy rysować pierwsze makiety i testować aplikacje na docelowych użytkownikach. Jako dział Product Development z dostępem do kandydatów w branży IT problemu nie mamy, wystarczy wyjść na korytarz. W związku z tym w ten sposób pierwsze nasze wizje czy nasze pomysły zaczęliśmy weryfikować w praktyce. Zyskaliśmy kilku ludzi po tym, jak pokazali handki znajomi. Już tak off topic wrzucę. W pierwszym tygodniu testu, zanim jeszcze aplikacja nie była dostępna na świecie, już mieliśmy na rekrutacji pierwsze osoby, które przez handki aplikowały. Jedna z nich u nas w tym momencie pracuje. W bardzo krótkim czasie byliśmy w stanie przygotować pierwszą aplikację, która działała już na telefonie. Po niecałych dwóch tygodniach miałem narzędzie publikowane przez Slidecast, który mogłem chodzić po naszych piętrach i sprawdzać pewne koncepcje. W ciągu kolejnych tygodni doszły do tego projekty graficzne. Testowaliśmy tak naprawdę step by step. Każdy nowy pomysł, każdy nowy feature był testowany od razu z użytkownikami, zmiany wprowadzane do aplikacji i kolejne testy, czy to łącznie z takimi rzeczami, czy niebieskie tło, czy ciemna szata graficzna, czy jasna szata graficzna. Dzięki takiemu stylowi pracy już po trzech miesiącach, niecałych trzech miesiącach, mieliśmy dostępne i opublikowane aplikacje w marketach, i byliśmy gotowi do dalszej promocji. Sam start produktu na rynek też zaplanowany był etapowo. Zaczęliśmy, tak jak mówiłem, od testów trochę korytarzowych, potem wyszliśmy do naszych znajomych i zaprzyjaźnionych i osób i klientów. Wyselekcjonowaliśmy grupę klientów, którzy byli zainteresowani pierwszymi testami po to, żeby zbudować odpowiedni content w aplikacji, żeby nie było sytuacji, że użytkownik ściąga i tam nie ma za bardzo interesujących dla niego ofert pracy. A w momencie, kiedy aplikacje były opublikowane, ruszyliśmy z kampanią promocyjną. Zaczęliśmy się pojawiać na różnych eventach, stąd też nasza obecność tutaj dzisiaj. Zbieraliśmy cały czas feedback od użytkowników i na tej podstawie przygotowywaliśmy sobie backlogi, informacje, zadania do kolejnych sprintów, do kolejnych
kolejnych zmian w aplikacji. Tak, zespół deweloperski, jak wyglądał? Tak naprawdę to nie był także do końca taki zespół w tradycyjnym myśleniu, ponieważ był on dość mocno rozproszony. Było dwóch deweloperów .NET, ja i kolega z mojego zespołu. Mieliśmy projektantkę, która siedziała w ogóle po drugiej stronie biura. Z czasem doszła jeszcze do nas jedna koleżanka testerka. No i cały czas współpracowaliśmy także czasem zdalnie, czasem zdalnie na biurze deweloperzy iOS i Android. To co ważne, poza samymi zespołami deweloperskimi, tak naprawdę projekt angażował 4 niezależne teamy, które trzeba było skoordynować, a które trzeba było do tych samych funkcjonalności, które zmieniały się dosłownie z dnia na dzień, przekonać i pokazać, że warto je robić. Nie zapominajmy też o wsparciu osób, czy to z marketingu, sprzedaży, czy PR-u, ponieważ w momencie, kiedy my przez 2 miesiące wydewelopowaliśmy pomysł od zera, no, za tym musiały iść równolegle prace informujące i użytkowników, i sprzedaż, i naszych handlowców, że taki produkt będzie. Ponieważ to nie jest tak, że można wypuścić aplikację i ściągnie 1 milion osób, bo klienci dostaną te aplikacje, muszą być w stanie na nie zareagować, muszą w ogóle wiedzieć, że jakiegoś maila trzeba przeczytać, czy w jakim systemie coś sprawdzić. Tutaj bez koordynacji, bez wsparcia także osób niezwiązanych często z developmentem, to ciężko byłoby taką aplikację w takim terminie zrealizować. Tak, i jak się komunikowaliśmy przy developmentie tej aplikacji między właśnie tymi kilkoma osobami? No, po pierwsze, na początku właśnie większość tych makiet powstawała na papierze, zarówno makiety interfejsu, jak i tak naprawdę model danych po stronie API. Z czasem doszła do tego aplikacja Do It UI, która pozwala, oprócz właśnie stworzenia takich suchych makiet, także na stworzenie jakichś interakcji między nimi. Czyli już mniej więcej wiedzieliśmy, jak aplikacja w tym momencie będzie działała. Można sobie definiować jakiś przycisk, klikając tam, czyli do kolejnej makiety i tak dalej, i tak dalej. To bardzo, bardzo fajnie pomagało naprawdę sprawdzić różne koncepcje, właśnie poruszając się po interfejsie, do zarządzania różnymi taskami w zespole mobilnym wykorzystaliśmy Trello, które właśnie pozwala bardzo fajnie układać sobie w taski w jakieś kolumny, więc mogliśmy sobie zdefiniować, które taski należą właśnie do deweloperów Androida, które do iOS, które do WP. A po stronie API wykorzystywaliśmy programowanie Jira, które też w naszej firmie jest dość właśnie, jest jakby standardem pod tym kątem. No, tak wygląda właśnie przykładowy spin z Trello, gdzie mamy sobie tutaj jakieś bastro, mamy jakieś właśnie zadania na Lewisa, który zresztą po prostu niedawno też wydany. No i akurat są jakieś tam kawałki komunikaczne z deweloperami, więc tak nieco sobie organizowaliśmy pracę. No, Maciek wymagał, aby API było rewisowane tak naprawdę cały czas, żeby deweloperzy, którzy pracowali zdalnie, nie musieli nas cały czas prosić, abyśmy im wrzucili nową wersję API. Bo coś tam stworzyłem i nie mogę tego przetestować. Tutaj akurat po pierwsze wiadomo, jest potrzebny jakiś system kontroli wersji. Tutaj standardowo wykorzystaliśmy Gita do budowania aplikacji. Posłużyła nam właśnie aplikacja TeamCity, która bardzo fajnie integruje się zarówno z Gitem, z różnymi innymi aplikacjami, co też zaraz o tym opowiem. No i TeamCity. TeamCity skonfigurowaliśmy sobie tak, że właśnie w momencie, kiedy ktoś komituje kod do repozytorium, automatycznie zawsze następuje zbudowanie aplikacji i w przypadku środowiska deweloperskiego też taki deploy automatycznie szedł. Więc deweloperzy mogli cały czas pracować na dualnej wersji. No i jeszcze odnowiska w miarę potrzeby deployowaliśmy już sobie ręcznie. Do samego deployowania tak naprawdę, bo TeamCity jest aplikacją bardziej do budowania kodu i też obsługuje wiele różnych właśnie interfejsów tej aplikacji. I tym sobie posłużyła do deployowania, posłużyła aplikacja Autobus Deploy, która
jeśli ktoś programuje w dotnecie, bo ta aplikacja nie wiem, czy ona obsługuje trzy języki, ale świetnie się tutaj właśnie sprawdza. I ona, tutaj tak naprawdę możemy zdefiniować projekty, środowiska, na jakie chcemy deployować, oczywiście cały proces deployowania, jaka jest zaleta tej aplikacji, ona jest dość mocno bazuje na PowerShellu i można także do niej pisać własne skrypty PowerShellu, czyli nie musimy korzystać tylko z gotowych zdefiniowanych funkcjonalności, możemy sobie napisać własne, dużo bardziej zaawansowane i skomplikowane. TeamCity właśnie świetnie się integruje z odpowiednim deployem. Dzięki czemu tak naprawdę nie musimy sobie przechodzić między tymi aplikacjami, tutaj budujemy, przechodzimy, tutaj budujemy. Wszystko możemy zrobić z poziomu TeamCity. Samo przygotowanie środowiska do automatycznego realizowania aplikacji było jednym z pierwszych zadań, jakie wykonywaliśmy. Dzięki temu późniejsze zmiany, późniejsze wrzucanie wersji tak naprawdę były całkowicie przezroczyste dla osób, które tworzyły aplikacje. Dzięki narzędziom, o których tutaj nauczamy, byliśmy w stanie robić przykładowo 50 deployów w trakcie tygodnia na środowisko produkcyjne, zmieniając funkcjonalność aplikacji. Bez żadnych błędów, bez żadnych problemów, a nawet jeśli się jakieś problemy pojawiały, no to jedno kliknięcie w ciągu dosłownie 2 minut byliśmy w stanie wrócić do poprzedniej wersji. Pamiętajmy, że korzystamy z dotneta, który tak zwinny i tak szybki normalnie nie jest. Buildy potrafią trwać 20-30 minut przy klasycznym podejściu. Generalnie w początku API rozwijało się bardzo dynamicznie, zmieniały się cały czas pomysły, więc wiadomo, jakąś funkcjonalność zaczynaliśmy, czasem ją totalnie zmienialiśmy, czasem jej nie kończyliśmy. Jak już aplikacja była gotowa, tak naprawdę na serwerach produkcyjnych, to chcieliśmy po prostu zobaczyć, troszeczkę ten kod posprzątać, zobaczyć, jak on wygląda jakościowo. I tutaj właśnie świetnie posłużyła nam aplikacja SonarClub, która także integruje się z TeamCity. To też jest duża zaleta, że nie musimy sobie po raz kolejny odpalać kolejnej aplikacji, którą sobie tutaj wszystko można powiedzieć, że kontroluje. I ona analizuje nam kod, czyli tak naprawdę mamy tam zdefiniowane jakieś pierniki. Część z nim defaultowa, część można sobie tworzyć samemu. I te mierniki są na przykład ilość ifów w metodzie, czy metody nie są za długie, czy nie mają za dużo parametrów, czy nie mają zbyt wielu powiązań. Więc takie rzeczy właśnie ta aplikacja mierzy i dzięki temu też pokazuje nam, jaki mamy ruch technologiczny w naszym kodzie, który z czasem, wiadomo, trzeba będzie spłacić. Aplikacja się rozrośnie, to aplikacja się rozrośnie, wiadomo, że będzie coraz częściej i coraz trudniej ją dewelopować, bo jeśli będą jakieś powiązania między metodami, czy zmiana jednej metody może spowodować dużo problemów, więc mamy cały czas na tym kontrolę. No i także badamy pokrycie testami oraz pokazuje, gdzie jeszcze tak naprawdę sobie kod trzeba przetestować. To jest każdy tam tak. To jest taka pomarańczowa, nie pomarańczowa, zielona linia. Tutaj prawda widać, to jest kontrolowy slajd, ona ma tak sobie powoli rosnąć, czyli z każdą nową funkcjonalnością sprawdzaliśmy w SonarClubie, co jeszcze powinniśmy tak naprawdę przetestować, czy może tę funkcjonalność trochę inaczej napisać. No wiadomo, nie wszystko się testuje, nie wszystko jest sens testować i tak dalej. Jeszcze to tyle. A propos SonarCube'a, jeśli nie mieliście okazji z niego korzystać, polecam. Narzędzie ma bardzo fajny wpływ motywacyjny dla zespołu. Przypomina mi się taka jedna anegdotka. My staramy się wdrażać to narzędzie we wszystkich zespołach deweloperskich. W momencie, kiedy jeden zespół zainstalował SonarCube'a, zobaczył, jak wygląda na tle innych zespołów, to w przeciągu tak naprawdę miesiąca byli w stanie zmniejszyć ten zaciągnięty dług technologiczny do 10-krotnie mniejszego poziomu, tylko przez sam fakt ujawnienia pewnych informacji i zobaczenia ich na ekranie. Tak? Wcześniej nie mieli takiej świadomości. My przez okres tych 2,5 miesiąca developmentu świadomie pewne rzeczy, żeśmy robili może w niezbyt idealny sposób i tam czasem na skróty, natomiast przed startem, przed wpuszczeniem użytkowników produkcyjnych to nasz czas na spłatę. Co to pokazane? To akurat na wszystkim się nie zmieściło. No, stoją na ale może w przypadku tego projektu to jest wyliczone na jakieś 2 godziny. Narzędzie podaje w godzinach. Okay. To jest orientacyjnie mniej więcej, ile może zająć. To jest taka fajna metafora.
Nie, no ja wiem, ale po prostu chciałem zobaczyć, jak to tak wyglądało. Dodam tak w ramach ciekawostki, że te wykresy z różnych projektów są wyświetlane u nas na telewizorze w kuchni, więc jeśli programiści dostają na kawę, mogą sobie porównywać swoje projekty i wzajemnie się motywować. Moja kreska jest wyższa. Tak, i na przykład potem przychodzi nasz prezes do kuchni i pyta się, dlaczego technologicznie nosi dwa dni? Maciej, czyli poprawcie. Idąc dalej, w zasadzie tylko podsumowując. Jesteśmy po 3 miesiącach działania aplikacji, funkcjonowania aplikacji na rynku. Aplikacja była dla nas testem, pewnym sprawdzeniem koncepcji, czy taki sposób szukania pracy, aplikowania na oferty pracy jest czymś, co się przyjmie wśród użytkowników. Od strony pracodawców byliśmy spokojni, zaczynaliśmy od branży IT, gdzie pracodawca każdego kandydata tak naprawdę ceni na wagę złota i się od razu z nim kontaktuje. Teraz wiemy, że był to dobry kierunek, jest to dobry kierunek. Pokazują to nam zarówno użytkownicy, którzy aplikacje ściągają, potwierdza to feedback, który na bieżąco zbieramy a propos działania zarówno aplikacji, jak i kontaktu z pracodawcami. Już teraz widzimy, że jest to częściej wybierany sposób aplikowania niż nasza tradycyjna aplikacja, jeśli chodzi o branżę IT. Myślę, że to jest dobry kierunek na przyszłość. To, co ważne przy tym projekcie, sama aplikacja jest też dobrym sposobem do sprawdzania pewnych idei, których nie jesteśmy gotowi do wdrożenia na dużym serwisie pracuj.pl. Dzięki posiadaniu tego typu kanału dostępu do użytkowników i pracodawców możemy pewne rzeczy sprawdzać, potwierdzać i potem rozszerzać je na duży serwis. Jako dwa przykłady mogę podać aplikowanie profilem. Jako pierwsza aplikacja udostępniła taką możliwość. De facto aplikując, mówiąc, że jesteśmy zainteresowani, wysyłamy nasz profil umieszczony na pracuj.pl w postaci PDF-a. Nie trzeba po prostu CV-ki dodatkowo szykować. A druga rzecz to wdrożenie informacji zwrotnej od pracodawców o tym, którzy pracodawcy byli mną zainteresowani, a którzy odłożyli moją kandydaturę na później. W naszej aplikacji bezpośrednio to widać. Polajkowaliśmy, mówiąc w cudzysłowie, 50 ofert. To po pierwsze widzimy wizytówki rekruterów, którzy byli nami zainteresowani, a po drugie widzimy cyferkę, która pokazuje, 50 osób odłożyło twoją kandydaturę na później. Więc nie ma tego efektu czarnej dziury, że pracodawca nic nie robi. Tutaj każdy pracodawca musi jakąś akcję wykonać i my o to już dbamy. Na koniec mała niespodzianka, konkurs. Chciałbym Was zaprosić do udziału w konkursie, w którym można wybrać bardzo atrakcyjne nagrody. Można wybrać drona, można wybrać Raspberry Pi, a także zestawy naszych gadżetów. Jedyne, co trzeba zrobić, to ściągnąć naszą aplikację. Wewnątrz aplikacji jest link do ankiety konkursowej, której wypełnienie powoduje, że możecie wziąć udział w konkursie. Zapraszam też na nasze stoisko, trochę po prawo, jak wyjdziecie z sali, gdzie można porozmawiać o samym działaniu aplikacji, można zobaczyć ją w praktyce, a także koleżanki czy koledzy pomogą i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z naszą aplikacją, bądź też całym serwisem pracuj.pl. Na koniec, ponieważ jeszcze nam kilka została, to mam kilka pytań do Was. Jak się zastanawiacie, jaki był najdłuższy, co najwięcej czasu zajęło przy realizacji tego projektu? Myślę, że ustalenie, co chcecie, że było zawarte w tym, czyli design, a potem rozmowa z menadżerem. Tak, ustalanie zajęło najwięcej, a najwięcej zajęło wybranie nazwy samego projektu. Tak naprawdę mając gotową aplikację, którą już byliśmy w stanie wrócić do marketu, jeszcze potwierdzałem ostatnie rzeczy, czy to ma być handling, czy to ma być jakakolwiek inna nazwa, bo pomysłów było wiele i ciężko się było zdecydować. Druga rzecz, nauczyliśmy się też jednej rzeczy dosyć teraz już oczywistej, a propos samego designu i grafiki. Aplikacja jest w wersji beta, tak ją nazywamy, no bo zbieramy feedback od użytkowników. 3 miesiące temu tak naprawdę dopiero startowaliśmy. Dlatego też na logach, które na przykład na Androidzie zobaczycie, w rogu jest takie małe beta. Jak myślicie, czy taką aplikację z takim logiem App Store jest w stanie przyjąć? Pewnie nie. Tak, gdybyśmy się po tym, jak nas odrzucili. Aplikację App Store.
App Store, tak. Jakiekolwiek beta w nazwie, mimo tego, że aplikacja jest w pełni funkcjonalna i nie ma żadnych funkcjonalności, które są dopiero w trakcie niedokończone, no niestety weryfikacji Apple przejść nie była w stanie. To taka nauczka na przyszłość. Poprawa błędu była bardzo prosta, wystarczyło zmienić logo, zamazać beta i wszystko było pięknie, ładnie i dokładnie ten sam bit przeszedł weryfikację bez żadnego komentarza. Dobrze, z naszej strony to wszystko. Czy macie jakieś pytania do nas? A to jest tylko na Polskę, przecież? Tylko na Polskę, znaczy inaczej. Aplikacja jest dedykowana branży IT. Znajdują się w niej wszystkie oferty w branży IT, które pracuj.pl ma w swojej ofercie. Jest po polsku, ale oferty z zagranicy też się tam mogą znaleźć, bo to zależy, co nasi pracodawcy publikują na stronie pracuj.pl. Ofert jest około 2000. W tym momencie ta liczba się cały czas zmienia, bo wiadomo, wpadają nowe, stare są opublikowywane. Ja jestem dumny. Zapraszam do udziału w konkursie. Sam bym bardzo chętnie wyprawił, mówię, że nie możemy brać udziału. Organizatorzy nie mogą? Nie wiem. Marta, organizatorzy mogą? Mogą, o, mogą. Ja mam pytanie, czy jest połączenie z linkiem Borderline? Nie. Aplikacja umożliwia logowanie za pomocą konta na pracuj.pl. To jest dokładnie to samo konto, które potem mamy na normalnym desktopowym serwisie. Natomiast nie umożliwiamy łączenia kont i zaciągania profilu z innych serwisów. A jest jakiś powód tego, czy jeszcze? Myślę, że można powiedzieć na razie jeszcze. Pamiętajmy, że my staramy się, mamy największą bazę profili, mamy przykładowo kampanię, która teraz wspiera pozyskiwanie takich profili. Więc myślę, że warto mieć konto u nas, te dane u nas zostały. Dane, które mamy, są dość specyficzne. Mechanizm dopasowujący oferty, rekomendujący oferty bazuje na umiejętnościach użytkownika i łączeniu tego, co podaliśmy w profilu z ofertami pracy. Więc i tak pewne informacje trzeba było doprecyzować, tylko nie musiał zweryfikować. Proces zakładania konta trwa 30 sekund, nie trzeba niczego wpisywać, nie trzeba niczego ustawiać, to jest tylko wybranie z chmury tagów, tych, które do mnie pasują, ewentualnie wpisanie nazwy ostatniego pracodawcy i to wszystko. Tak? Tu nie ma dużej bariery wejścia. Czy zbieracie feedback z komentarzy? Tak, jak najbardziej. Znaczy, przy tym projekcie cały czas zbieramy feedback od użytkowników. Akurat komentarze pod Google Playem, czy App Store'em, czy od niedawna pod Windows Phone'em, no, nie są na tyle merytoryczne, żebyśmy mogli na tej podstawie jakieś funkcjonalności zmieniać. Raczej jest to dla nas temat do monitorowania, czy na pewno wszystko działa tak, jak trzeba, czy po release'ie czegośmy nie popsuli, czy odpowiednio szybko działa aplikacja pod poczuciu użytkownika. Natomiast po to mamy między innymi teraz konkurs, do którego zapraszałem, żeby taki feedback o tym, co zrobić, jak zmienić w aplikacji, zbierać. I w zasadzie niezależnie, czy jest konkurs, czy nie ma konkursu, z poziomu aplikacji w menu jest link do wypełnienia ankiety. Zawsze można powiedzieć bardziej merytorycznie, co powinniśmy zmienić. I od samego początku na tej podstawie tworzymy backlog do rozwoju aplikacji. Przykład funkcjonalności, który w ten sposób dodaliśmy. Na początku wymagaliśmy doświadczenia zawodowego. Szybko zorientowaliśmy się, że z aplikacji chętnie korzystają osoby bez doświadczenia, albo jeszcze bardzo małe doświadczenie, tylko nie chcą pokazać pracodawcom. Poprosili nas o dodanie historii edukacji. Proszę bardzo, jest taka opcja w aplikacji w tym momencie.